Rozwój trendów gastronomicznych pokazuje, że Polacy coraz częściej korzystają z restauracji. W stosunku do ubiegłego roku ten wzrost jest ponad 3% i z osób, które przynajmniej raz w tygodniu korzystają z gastronomii, ta kwota wynosi od 35 do 36 zł średnio. W ogóle tak ja czuję, czy coraz więcej ludzi chodzą po knajpę. Czy to na burger, czy na pizza, czy na fine dining, na jakieś fajne homara, czy... Wszystko zależy też od okazji, albo humor, albo pogoda. Ale coraz więcej zaczynają chodzić do restauracji. Ludzie przychodzą przede wszystkim też dla kelnera, dla miejsca. Dzisiaj restauracja nie jest tylko miejscem, gdzie mówiąc kolokwialnie tankujemy brzuszek, tylko jest to miejsce, gdzie spędzamy sympatycznie czas, a przy okazji możemy dobrze zjeść i napić się dobrego trunku. Jak wynika z raportu Polska na talerzu, pierwsze miejsce ma jakość. Na drugim miejscu oczywiście jest cena, bo to też jest ekonomia, która powoduje, że szukamy czasami miejsc, dobra jakość, dobra cena. Goście bardzo dużo pytają, głównie o składniki dań, o alergeny, o to, czy coś było gotowane w taki, a nie inny sposób, czy składniki są fair trade. Naprawdę zadają bardzo dużo pytań i to wymaga dużego przygotowania od personelu. Goście zwracają uwagę na ceny. Chociaż rzeczywiście są ostatnio w stanie wydawać nieco więcej. I trzecim elementem istotnym dla gościa jest obsługa. Jak są obsłużeni, w jaki sposób, czy muszą czekać na stolik, czy muszą czekać na obsługę, w jaki sposób, czy są zauważeni, czy obsługa ich zauważa. Dojrzewamy do tego, żeby za dobrą pracę, za dobrą obsługę, za również często za jakość jedzenia nagradzać napiwkami. Takie zwyczajowe napiwki to jest 10% od wartości rachunku i z własnej perspektywy mogę powiedzieć, że jest to doceniane naprawdę przez obsługę. Oczywiście, jeżeli jest ona adekwatna do wymagań naszych gości.